Witam. Dzisiaj sobota. Cały tydzień pada. Na brzegu widać parę koroniatych. Oczywiście puszczona jest parę dni temu, sparzyły się. Duch sobie obrały. Trochę ją zaczyna ganić na jajka. Ale chciałem wam jeszcze coś pokazać. O. Będzie widać. Przyniosłem dwa czarne bociany koroniaty. Dwa dni temu, ale już się puściłem, bo to nie są żadne super lotniki. To mówię, gdzie one polecą. Samca już wczoraj wypuszczałem, na dachu był. Wszedł dzisiaj samiczkę. Samiczka trochę lepsza, szczuplejsza. I jeszcze do niej przyniosłem na sztukę na razie. Takie chyba późne młode są. Gnieździaki są późne młode. Jeszcze oczywiście deszcz pada. Przyniosłem jeszcze do tej czarnej na razie jarząbatego, siwego, koroniatego, ale nie wiem, gdzie on jest. Czy wskoczył do budy? No był, chyba wskoczył. Też go nie będę długo trzymał. Poleci to poleci, zostanie to zostanie. Tutaj widać bocianek ładny. Wyszedł, wychodzi, zaczyna wychodzić. Bocianki żyją, mają się dobrze. Nie będziemy wchodzili dzisiaj do gołębnika, bo niestety nie posprzątałem cały tydzień. Każdy wie, jaka była pogoda. Teraz też pada deszcz. Ale... O. Jutro sulejówek, niedziela. Pojadę przed pracą, bo muszę dokupić obrączek. Jakoś mi się skończyły. Ciepło nawet się zrobiło, 11 stopni. Dobra, na razie przerwę, dam im jeść. A, wygnałem tego siwego na dach. Nie wiem tam, jak będzie go widać. Koroniaty bocian do niego grucha. O, właśnie to gołębie nie umieją latać. Gdzie one polecą? Kosmy ma obcinane, on ma duże kosmy. Mi się nie podobają takie siwe grochowe, ale na razie do tej czarnej może będzie. Może być, a jutro się pojedzie, może coś się trafi ciekawego. To się kupi. Widyny były nieganiane, ale się udało rozganiać, ale z bocianów to się chyba nie uda. Wątpię, żeby się udało rozganiać bociany. A, te czarne. I tego siwego. No ale będziemy próbować. Jak widać, bociany energię mają, a za dużo rozpiera je. Żeby nie te siwe i czarne, to bym ich trochę ruszył, bo ale za dwa dni jak nie polecą nigdzie, to nie będę ich ganiał. Co to mówię, to ten czarne to w środę chyba przywiozłem. Dzisiaj jest sobota. No to w środę je puściłem, te czarne, do budy. Jak tylko zobaczyłem, jak to lata powoli jeże, to mówię, nie ma co tego zbyt długo trzymać.
Trzeba to otworzyć, dać lepszego jedzenia. O. Bociany się same zrywają. Wydać trzeba lepszego jedzenia. Psik! I właśnie, tak, właśnie dać lepszego jedzenia. Niech te pióra wygładzą się. Dać im wolności, niech trochę zaczynają latać. Gołąb jak lata po wolności, to i te pióra inaczej później wyglądają niż w takim, który nie lata. No nie wiem, może przejdziemy do tej budy, zobaczymy trochę tych młodych. Jest siwy, młody, żyje. Tamten czerwony typlerek też żyje. Może go super nie karmią, ale żyje tydzień. O, siwy już, ten grochowy już jest w budzie. Tu są te czarne, no tak wygląda, jakby się dopiero pierzyły. Po prawej jest samiec, po lewo samica. Od razu to widać, jak bociany mają obrudzone kosmy od błota. Jest pogoda taka paskudna. Młode żyją, tak jak mówię, wszystko jest. Okej, część zobrączkowałem, ale na dużo mi jeszcze zabrakło obrączek, dlatego jutro pojadę i kupię coś. Witam. Dzisiaj niedziela. Byłem w Sylejówku na bazarku. Kupiłem czarnego bociana do bocianki, bo ten siwy to mi się grochowy nie za bardzo podoba. A ten nawet. Przynajmniej mi się podoba. Nie wiem, czy on jest dobry, czy niedobry, ale mi się podoba. Dzisiaj ładniej niż wczoraj. Dzisiaj ładniej. Ale strasznie jest dzisiaj jakoś parno, chyba tam deszcz paruje, ciężka taka pogoda. O, tam widać, koroniaty sobie tam obrały dług, bawią się. Ona w miarę lekka może się nauczy latać, ale te czarne to słabo. Takie słoneczko, to można sobie posiedzieć na ławeczce, popatrzeć na te bociany. No, byłem dzisiaj na tym Sylejówku, bazar spory, ale widywałem większe. Kupiłem te znaczniki, już znaczyłem te małe, bo dzisiaj wcześniej z pracy wyszedłem. A i tak musiałem wstać do pracy, więc wcześniej przed pracą pojechałem. Siwy. Siwego to chyba nie będę przynosił bocianki, jak będzie chciał latać, to zostanie, nie, to nie. Są białe chyba, trzy puste, może dwie. To sobie, jak będzie chciał, to sobie znajdzie. Dobra, przejdziemy się może. Zobaczymy, bo się okazało, taki słaby gołębiarz ze mnie
Nawet nie wiedziałem, że siwe bociany mają następnego małego. A dzisiaj znaczyłem. Dzisiaj znaczyłem. A ja tu siedzi. Taki mały siwy zdechlaczek. O. A może i drugi wyjdzie. Ale mówię, te siwe to są za słabe. Za słabe są do tego. Słabe rodzice są do karmienia, nie za dobre. Tutaj ten typlerek się ładnie trzyma. Będzie żył. No w dukach brudno, nie sprzątałem. Nie wiem, może w tygodniu będę miał więcej czasu. To się przyłoży i w dukach wysprzątam. Tam są dwa. Brudno już. Tu dwa. Tutaj te koroniata siedzą. Tu są wyścigówki, dwa. Te też słabe są kostki, ale może... Ale to jeszcze mógłbym poznaczyć. Właściwie to chyba się wykluły, bo jest jajko. Tak, coś siedzą. No i tak właśnie. Tu maleństwo też nie pozaznaczyłem go jeszcze. To by było wczoraj taki suchar czytałem, jak się nazywa przesolona firanka. Odpowiedź jest: zasłona. Boże, ludzie co wymyślają takie suchary lub te memy, to... I tak, co tu opowiadać? No to także młode się lęgą, zdrowie jest. Czarne zdobyliśmy, także już mamy czarne, siwe, masłowe. Zostaje teraz poszukać czerwonych. Ja tu widzę jeden bocian jakiś przygarbiony siedzi. Ale nie, prostuje się. Prostuje się. No mówię, ganiałem ich trochę teraz kilka dni, to ładnie rwą do góry, zresztą energię mają, bo mam problem z napędzeniem ich do budy teraz, bo wcale się mnie nie słuchają, bo im odpuściłem kilka dni to ganianie, wcale się mnie nie słuchają. Ja ich patykiem, a one wylatują mi koło nóg, gruchają, ale energię mają do latania. Ja mówię, i ta część to już ładnie zaczęła chodzić. Także myślę, że na jesień będą dawały znowu nieźle. A nawet liczę, że jeszcze lepiej jak w tamtym roku. Dobra, na dzisiaj nie przedłużam. Jakaś ciężka pogoda jest. Coś nie mam energii. Ale niedziela, filmik trzeba nagrać. Także jak zawsze... Na koniec dziękuję wszystkim za oglądanie, komentarze, subskrypcje. Pozdrawiam wszystkich, którzy komentują, którzy trzymają też gołąbki, którzy nagrywają. Nie mam bardzo czasu na oglądanie wszystkich, ale czasami oglądam. I młodych takich chłopców też oglądam. Ale tak jak mówię, teraz takie czasy, że człowiek nie ma czasu, ciągle gdzieś pędzi, a to praca, a to obowiązki jakieś. Dobra, dziękuję, na dzisiaj starczy. Do następnej niedzieli.